Cześć, choć ciężko w to uwierzyć, to w Last Epoch istnieje na ten moment umiejętność, której możemy używać, która ma tagi skalujące i nie wyróżnia się niczym poza tym, że nie ma drzewka umiejętności. Zaklęcie to jest prawdziwą doskonałością, skillem tak idealnym, że nie potrzeba go w żaden sposób ulepszać. Tak więc pogadajmy o Healing Hand, zapraszam do oglądania. Przyznam się szczerze, że w sumie nawet zapomniałem o istnieniu tego skilla, bo też na próżno szukać go w bolidach, czy też starać się jakoś realnie wykorzystać. Generalnie możemy to zrobić, bo pomimo że Healing Hand pozwala nam leczyć obszarowo naszych sprzymierzeńców, uleczy także nas. No dobra, Healing Hand doczeka się w wersji 1.0 dedykowanego drzewka rozwoju. Ale oczywiście nie byle jakiego, bo zgodnie ze zdaje się dość wysokim poziomem, jaki narzuciło sobie studio w finalnym produkcie, Healing Hand wjedzie ostro na salony i prawdopodobnie mocno ubogaci dostępne dla paladyna buildy. Teraz już nie będzie to jedynie lecząca dłoń, a leczące dłonie. Wobec tego mamy potężną zmianę nazwy i od 1.0 będziemy mieli w arsenale Healing Hands. Tym samym samo uzdrowienie nie będzie już tylko i wyłącznie pojedynczym efektem, a również otrzyma zdaje się ailment zapewniający uzdrawianie w ciągu 3 sekund nazwane Lingering Warp, którego nie będziemy mogli stakować. Podstawowy koszt many nie uległ zmianie, podobnie jak tagi umiejętności. Poza tagami Healing Effectiveness także będzie poprawiało osiągnięcia zdolności. A że w podstawie mamy tu 100 punktów przywróconego zdrowia i 80 w ciągu 3 sekund, to można zakładać, że da się wyciągnąć sporo leczenia z tej zdolności. Czas na pierwszy dostarczony nołdzik, który sprawi, że nasze ataki wręcz, gdy trafią co najmniej jednego wroga, będą miały 25% szansy na to, że zostanie użyty Healing Hands. Jednocześnie efektywność leczenia wyniesie 65%, a koszt many 110%. Z tego co widać na screenie, będziemy mogli załadować 4 punkty w Noda, co prawdopodobnie da nam 100% szansy na rzucenie skilla. Niezależnie od inwestycji, koszt i efektywność nie będą skalowane wraz z kolejnymi dodanymi punktami. Oczywiście nie mogło też zabraknąć ofensywnych rozgałęzień, tak więc możemy sprawić, że Healing Hands będzie zadawał obrażenia od ognia trafionym wrogom i to nie mało, bo efektywność wynosi 200% dla tej cechy. Kolejnym sposobem wyzwalania Healing Handsów będzie korzystanie z Noda, który sprawi, że kiedy użyjemy Smite'a bezpośrednio, to znaczy nie poprzez wywołanie go za pośrednictwem innej cechy lub przedmiotu, będziemy mieli szansę na odpalenie umiejki. Znowu bazowa szansa to 25% i opcja załadowania 4 punktów. Ja akurat Smite'a lubię, ale też sposób w jaki działa ta umiejętność wykluczają według mnie z grona zdolności, wokół których możemy zbudować nasz bolid. Na papierze spoko, ale w grze już niezbyt. Mimo to szanuję tego skilla jako autocast, gdzie na przykład możemy wywołać go za pomocą lunge'a, bo zarówno może nas bardzo skutecznie leczyć, jak i zadawać trochę dodatkowych obrażeń wrogom. Niemniej jednak Noud sprawia, że musimy bezpośrednio używać Smite'a, więc dla mnie śmietnik, bo po prostu nie chcę tego robić. Kolejny Noud jest według mnie kontynuacją pomysłu ofensywnej magii w Paladynie, bo sprawia, że po rzuceniu Healing Hands będziemy mogli wyzwolić Divine Bolt. Divine Bolt możemy znaleźć już wśród pasywek Paladyna i jest to ofensywne zaklęcie zadające obrażenia od ognia. Teraz zaczynają się smaczki, bo Healing Hands będziemy mogli przerobić na Traversal Skilla, który umożliwi nam przeskoczenie z jednej lokacji do drugiej. Tym samym skill otrzyma 6-sekundowy cooldown i ewentualnie będziemy mogli sobie dobrać niewrażliwość w trakcie takiego przeskoku. To co jest ważne, to że po takiej konwersji, inaczej niż w przypadku launcha, nie będziemy musieli mieć celu, który pozwoli nam wykorzystać skilla. W ramach dostępnych nodów mamy kolejną konwersję, tym razem na atak wręcz. Konwersja zmieni nam tagi skalujące ze spell na melee attack, a sam efekt leczący pozostanie zachowany. Mamy więc ciekawy silnik, jednak atakowanie umiejętnością, która kosztuje 11 many, raczej wykluczy tę umiejkę jako nasz główny atak. Wobec czego nadal po takiej konwersji będzie stanowił umiejętność pomocniczą, chyba że bardzo się pod tego skilla zechcemy zbudować. No i to jest niesamowite, bo mamy jeszcze kolejną konwersję umiejętności, tym razem na zdolność podtrzymywaną. Taki channeling zapewni nam rzucanie 4 Healing Handsów na sekundę, niezależnie od naszego cast speedu. W trakcie podtrzymywania zdolności nie będziemy regenerować many, więc po takiej konwersji umiejka będzie po prostu drogim i szybkim leczeniem.
Do takiego channelingu będziemy mogli dodać ofensywny element zadający obrażenia. Niestety tego rodzaju konwersja podwaja koszt na sekundy potrzebny do podtrzymania zdolności. No ciekawy pomysł, czy będzie się dało pod to grać, wydaje mi się, że nie. Mimo wszystko, jak bardzo się uprzemy, damy radę zbudować z pewnością ekwipunek wspierający taki gameplay. Pożyjemy, zobaczymy. Na ten moment nie dostaliśmy więcej informacji o tym, co jeszcze zawierać może drzewko Healing Hands, niemniej jednak z wyjściowego czaru leczącego mamy aż 3 konwersje. Traversal, Attack i Channeling, więc według mojej wiedzy deklasuje wszystkie pozostałe zdolności w grze na ten moment pod kątem personalizacji. Kierunek mega ciekawy, bo zmiany mechaniki umiejętności generalnie są najbardziej widowiskowe i odczuwalne. Abstrahując od samego zastosowania tej zdolności, nie da się ukryć, że drzewko, mimo że pokazane w niewielkim stopniu, zachęca z pewnością do eksperymentów. Fajnie, ale raczej nie planuję prędko budować paladyna, dajcie znać jak u was. Tym samym kończymy omówienie kolejnych zmian przedstawionych przez devów, a ja zapraszam was na mojego Nexusa, gdzie będziecie mogli zakupić Last Epoch taniej i wesprzeć działalność tego kanału. Zostawcie też suba i lajka, bo już niedługo widzimy się w kolejnym filmie na tym kanale. Do zobaczenia!